Edpiran, witam Was w kolejnym listopadowym i być może ostatnim w tym roku odcinku Majsterku i z Piranem. Mam nadzieję, że zrozumiecie moją decyzję. Grudzień poświęcę raczej na przygotowania do świąt, etc. I pewnie nie znajdę czasu na nagranie odcinka, chociaż może posprzątam w końcu warsztat i zrobię jakiś filmik w stylu workshop tour. W każdym razie nie uprzedzajmy wydarzeń. Zajmijmy się projektem, który przygotowałem w tym miesiącu i postanowiłem zrobić tarczę. Jeszcze nie zdecydowałem, czy będzie to tarcza, która faktycznie mogłaby wytrzymać jakieś, wiecie, uderzenie bronią, czy chciałbym raczej coś, co będzie fajnie wyglądało na ścianie. I chyba raczej będę chciał coś, co będzie fajnie wyglądało na ścianie, bo chciałbym sobie na ścianie taką właśnie tarczę powiesić. Postanowiłem zacząć od zrobienia podłoża, do którego będę przyczepiać kolejne elementy i żeby nadać ten kształt wyoblony, który zazwyczaj mają tarcze, postanowiłem zrobić specjalny szablon, na którym zlaminuję ze sobą dwa kawałki sklejki. To jest dość prosta technika. Myślę, że wszystko pójdzie tak, jak powinno. A sam design tarczy potem wytnę i zacznę myśleć, co dalej. Nie mam jeszcze wszystkich materiałów. Zobaczymy, co będzie się działo. No cóż, pomysł na kształt zaczerpnięty z gry komputerowej. Nie mówię Wam jakiej, ponieważ to jest internet i czas na zagadkę. Pewnie ktoś wie. Więc jeśli wiecie, piszcie w komentarzach. To chyba tyle. Możemy brać się do pracy, ponieważ póki co i tak nie mam wszystkich materiałów. Zobaczymy, co będzie się działo. Będę pewnie wymyślał na bieżąco. Zacznę od przymocowania pierwszej warstwy sklejki do szablonu, a następnie całość posmaruję klejem, położę drugą i poszukam wszystkich ciężkich rzeczy, które znajdę w zasięgu swojej rąk, żeby wszystko przycisnąć, żeby wszystko było, wiecie, ściśnięte tak, jak być powinno. Ok, biorę się do roboty. Minęło kilka dni, wszystko fajnie się skleiło. Chciałem już jeden róg, żeby sprawdzić, czy wszystko trzyma się tak, jak powinno. I no cóż, wszystko wygląda ok, więc teraz odetnę resztę rogów, bo no cóż, nie chciałbym się wcześniej robić miejsca, żeby móc po prostu odkręcić śruby i będziemy mogli wyciąć kształt naszej tarczy. Tak oto wyciąłem kształt mojej tarczy. Zastanawiałem się, czy chcę robić tarczę, która faktycznie jest w stanie wytrzymać walkę, czy też ma po prostu dobrze wyglądać i stwierdziłem, że zrobię tarczę, która po prostu będzie dobrze wyglądać. Nie planuję póki co się bić na miecze, więc myślę, że ozdoba do pokoju wystarczy mi w zupełności. A postanowiłem nakleić teraz paski sklejki, żeby wyglądało, jak wiecie, jakieś deski. Potem dodamy takie obramowanie jakby ze sklejki. Obramowanie potem pomaluję na jakiś bardziej metalowy kolor. Pokażę Wam technikę, żeby może zrobić ze zwykłej farby trochę fajniejszy wygląd części. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, potem zobaczycie. A z tyłu dodamy jakieś, wiecie, paski, żeby dobrze się to trzymało i
No cóż, zobaczymy jak całość wyjdzie. Ok, teraz wezmę tą sklejkę, którą widzicie tutaj i potnę ją na odpowiednie paski. Jeśli musicie wykonać dużo cięć przez długi, płaski materiał, najlepiej użyć piły stołowej, ale ponieważ nie mam takiej, to muszę użyć mojej piły taśmowej. Razem z nią dostałem taki jakby, wiecie, ogranicznik, tak zwaną przykładnicę i myślę, że choć trochę pomoże mi pociąć moje kawałki sklejki na 4-centymetrowe paski, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Przyznam szczerze, że czasem używam narzędzi tak, jak nie powinno się tego robić i to jest jeden z tych momentów, więc lepiej nie próbujcie tego w domu. Chcę teraz zrobić ścięcie pod kątem 45 stopni na każdej z krawędzi tych małych deseczek, które właśnie przeciąłem. I do tego celu najłatwiej użyć oczywiście frezarki. Z tym, że nie mam do niej stolika i nie chcę mi się go robić na szybko, więc po prostu postawiłem frezarkę w drugą stronę i będę próbował nie uciąć sobie palców. Wiecie, nie plujcie ogniem, że robię coś niebezpiecznie, po prostu nie próbujcie tego w domu i wszyscy będą szczęśliwi. Chwilę to trwało, ale wszystkie moje deseczki są już ładnie sfazowane, a ja, no cóż, mam wszystkie palce, więc nie musicie się o mnie martwić. Teraz zacznę przyklejać wszystkie deseczki po kolei na powierzchnię mojego wcześniej wyciętego, powiedzmy, podkładu, jeśli można to tak nazwać. Myślę, że będę przyklejał po kilka, żeby wszystko było ładnie dociśnięte, przyciśnięte. Mam bardzo ograniczoną ilość ścisków stolarskich, więc muszę sobie jakoś radzić. Po prostu będę przyklejał je partiami. W międzyczasie wyciąłem też elementy, które posłużą mi jako taka obramówka. Pytanie teraz tylko, jak to przyczepić, żeby było ładnie i jak generalnie połączyć wszystkie te elementy. To będzie trochę skomplikowane i zdecydowanie będzie przypominało robienie ramki do zdjęcia albo ramy do obrazu, bo te, wiecie, elementy poniekąd nakładają się na siebie, więc muszę wyciąć to w odpowiedni sposób. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Muszę przyznać, że dopasowanie ze sobą tych elementów było jedną z najbardziej upierdliwych rzeczy, jakie przyszło mi kiedykolwiek robić. Natomiast całość wygląda nieźle, wszystko ładnie się składa. Przy okazji przeszlifowałem wewnętrzną stronę tych elementów, żeby już później nie mieć z tym problemu. Potem jak to nakleję, to nie miałbym po prostu jak dotrzeć do tych krawędzi. Natomiast teraz pozostało mi tylko posmarować je klejem i wiecie, przykleić tam, gdzie powinny być. Zasadniczo będę przyklejał znowu po jednym elemencie. Aczkolwiek reszty nie będę ruszać, żeby, wiecie, zostały na swoim miejscu, żeby to było przyklejone tak, jak teraz jest. Natomiast każdy z tych elementów postaram się jakoś tam w miarę dobrze docisnąć, żeby, wiecie, dobrze przylegało do tej powierzchni. Jest jednak, wiecie, wybrzuszona i te deseczki, które nakleiłem, też nie są do końca regularne. Mam nadzieję, że całość wyjdzie całkiem nieźle. Muszę przyznać, że w chwili, gdy to nagrywam, od kilku dni już jest grudzień, więc stwierdziłem, że skoro i tak się spóźniłem z odcinkiem, nie będę się śpieszył. Właśnie rozrabiam odrobinę kleju zmieszanego z pyłem z mojej piły taśmowej. Generalnie zabrakło mi szpachlówki, a tak jak wspominałem, chcę wypełnić te krawędzie, które nie do końca się stykają w tym obramowaniu. Jak widzicie, wypełniłem już niektóre i wygląda całkiem nieźle. Tam będę musiał trochę poprawić.
bo no cóż, jest po prostu nie do końca wypełniona. To też pewnie jak zetrę, to zdecyduję, czy wypełnię dalej. Natomiast zostało mi jeszcze trochę krawędzi po bokach. Tu mi zjechała frezarka, bo całość wyrównałem frezarką. Też muszę wypełnić tą krawędź. Więc no cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest bardzo oldschoolowy trik. Jeśli nie będzie zbyt dobrze działał, to będę musiał biec po raz czwarty już do tego projektu, do jakiegoś marketu budowlanego, czego bardzo bym nie chciał. Mam nadzieję, że się wyrobię. Aczkolwiek jak już tylko to skończę, zostanie mi trochę wszystko, wiecie, przeszlifować, pomalować i dodać z tyłu jakieś trzymadełka. Tarcza będzie w końcu skończona, ja będę mógł się wziąć za montowanie tego odcinka. Okej, dobra, teraz będę wypełniać tą pastą krawędzie, więc to będzie trochę trudne. Wsadziłem w tą tarczę już sporo pracy, nie chciałem zostawiać jej w takim, powiedzmy, nieidealnym stanie, więc na szybko poszukałem czegoś, co zastąpi mi dobrze szpachlówkę, ponieważ ta pasta z pyłu drzewnego i kleju całkiem dobrze wypełniła wszystkie szczeliny, natomiast nie zostawiła powierzchni, która no, wyglądało na to, że po prostu nie pomaluje się tak dokładnie, jakbym chciał, więc poszukałem szybko czegoś w szpargałach mamy. Mama zajmuje się scrapbookingiem, więc nawet nie wiem, do czego się to używa. Nazywa się to lekka pasta strukturalna. Na mój gust przypomina taką bardzo gęstą farbę akrylową. I teraz nakładam już praktycznie trzecią warstwę na wszystkie te miejsca, które nie były do końca idealne. Potem to po prostu przeszlifuję. Mam nadzieję, zostanie mi nie dość gładka, to jeszcze odpowiednio przyjmująca farbę powłoka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, natomiast już widzę, że jest znacznie, znacznie lepiej. Minęło kilka godzin, ta pasta już w miarę wyschnęła, już trochę ją poszlifowałem. Zostawię trochę szlifowania na później, bo szczerze mówiąc trochę mnie to już nudzi, chcę zrobić coś innego i postanowiłem zamontować z tyłu paski. Nie przeszkodzą mi w malowaniu i tak będę musiał zasłonić tamte części, więc cokolwiek. Pobawiłem się przez chwilę w krawce, uszyłem dwa paski z jeansu i w środku napchałem trochę pianki, żeby trochę lepiej się to trzymało. Z aluminiowego kształtownika zrobiłem takie obejmy, każda będzie się trzymała, jak widzicie, na dwie śruby. I zrobiłem też customowe śruby, po prostu skróciłem zwykłe czarne wkręty, ponieważ byłyby trochę za długie i przyszłyby na wylot. Więc teraz myślę, że mogę rozplanować wszystko. Chcę, żeby tarcza była trzymana mniej więcej w ten sposób, więc jeden pasek będzie gdzieś tu i za niego będzie się trzymać, a drugi pasek zrobię gdzieś tu i on będzie, wiecie, opierał się o przebranie. Więc zacznę od tego krótszego. Myślę, że w ten sposób będzie ok, więc muszę zamocować go mniej więcej tutaj. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Ok, pewnie przyspieszę teraz nagranie, więc to zobaczymy za chwilę. Pomalowałem już rant na czarno, położyłem dwie warstwy farby w sprayu, między jedną a drugą po prostu przetarłem wszystko drobnym papierem ściernym. Myślę, że wygląda całkiem nieźle, chociaż z bliska
widać dużo niedoskonałości. Natomiast tak jak wspomniałem, z daleka będzie wyglądać dobrze, a z tyłu wygląda mniej więcej podobnie. Zostawiłem, wiecie, pasek powiedzmy 1 centymetrowy od brzegu, który będzie czarny, reszta zostanie w naturalnym kolorze. Teraz, żeby nie było tak nudno, wezmę trochę srebrnego akrylu i po prostu przetrę niektóre miejsca, żeby zostało trochę tej srebrnej farby. A tak wygląda już skończona tarcza. Pokryłem ją jeszcze tylko odrobiną lakieru, żeby była trochę odporniejsza na ewentualne zarysowania. Natomiast tył postanowiłem zostawić surowy. Z prostego powodu nie jestem do końca zadowolony z tych pasków. Myślę, że coś tu jeszcze pozmieniam. W ogóle myślę, czy nie dodać do całej tarczy jakiejś tapicerki. Jak tarcza lekko lata w ręce, to tutaj obijają się kostki, to nie jest zbyt wygodne. No i z tego samego powodu chciałbym skrócić ten pasek, za który faktycznie się trzyma, ponieważ tarcza po prostu lata. Wydaje mi się, że gdybyśmy musieli iść z nią gdzieś dalej, albo biec, czy coś w tym stylu, to by było strasznie denerwujące przynajmniej, plus kostki po jakimś czasie byłyby tak obolałe, że nie mógłbym używać lewej ręki. Ale ta ręka jest mimo wszystko ważna, chociaż jestem praworęczny. Z wszystkich projektów, które zrobiłem w tym roku, wydaje mi się, że ten jest najfajniejszy. Jestem z niej całkiem dumny. I myślę, że wyszło naprawdę fajnie i że wam również się spodoba. Zasadniczo to ostatni odcinek w tym roku, w którym coś buduję, więc piszcie w komentarzach, który odcinek był waszym ulubionym. No i jak zwykle piszcie, co zbudować w kolejnym odcinku, tym razem styczniowym. W grudniu postaram się jeszcze wyrobić z tym shop tourem, który obiecałem, więc powinienem już zacząć sprzątać mój warsztat. Dlatego oddalam się, aby zrobić właśnie to. Dzięki za oglądanie i jak zwykle, miłego dnia.